No hello, tutaj Burbos, witam was w kolejnym odcinku Stera Online. No bo ja tak nie byłem w stanie nie nagrywać sobie, znaczy w sensie, no stwierdziłem, że ten tag sobie trochę pogram też poza odcinkami, bo te serie z MMO, znaczy sezony są takie, wiecie, i tak mało oglądane, więc ja sobie pogram, a dla tych, którzy będą chcieli pograć ze mną, no to oczywiście, jak mnie tylko spotkacie na serwerze, to zawsze ten. A dla tych, którzy chcą ze mną pograć, oczywiście serdecznie zapraszam, link macie w opisie, gra jest darmowa. Tak, co ja tutaj mam? Zobaczcie, znalazłem ostatnio naprawdę przekozacki mieczek, który już sobie podniosłem na plus 9 tirami i naprawdę, zobaczcie, on się świeci jak psu jaja na wiosnę i w ogóle jest naprawdę świetny. Kilka nowych przedmiotów doszło, kilka misji już zrobiłem. No i cóż, trzeba przechodzić do kolejnych zadań. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo sporo podubyły, tak, patrzcie ile friend requestów. Ale nie, zaraz, friend requesty. To tutaj chyba są. Cyk. Friend request. Właśnie, no gdzie one są, bo ja tutaj wszystkich pododawałem ostatnio. Add friend. Nie, jak to się... Gdzie on? A, friend request, tu są. No i... Patrzcie, jakie to jest ułatwione. Cyk i wszystkich mam we friendsach. Mamy 5 online w tym momencie. Ciekawe, czy ktoś się odezwie. Perikuloza mi coś wysłała. O, 100% HP boost na godzinę. Spońko. I co, jak ja mam z niego skorzystać? No to już sobie go biorę, ale fajnie. No to akurat na czas nagrywania odcinka. Go to the place where secret agents manage to infiltrate. Dobra, czyli muszę pójść tą drogą. Aha, mam gdzieś kunia, zapominam ciągle o tym kuniu. A kun jest spoko. W ogóle zobaczcie, jak ona świetnie na nim siedzi. Tak bokiem, no taka, wiecie, panienka z okienka. Naprawdę powiem wam, że przede wszystkim w tej grze urzekła mnie jej prostota. Jest to takie typowe, starego typu MMO. Bardzo proste, bardzo, bardzo proste. No mi się to strasznie podoba, nie? Dobra, koleś, i tak nie masz żadną szansę na mnie. Tylko po jakiego grzyba się rzucasz? Chyba troszkę za głośno są te. Chyba nawet nie tylko troszkę, więc ja sobie troszeczkę to ściszę. O, są opcje. Efekt. Interface. No ja tutaj tak niestety będę musiał to ściszyć troszkę, bo mnie to zagłuszało. O! Kolejny ten. O, super, z nich wypadają. O, to być może się uda, że o, jeżeli z nich wypadają, to trzeba ich troszeczkę pozabijać. Bo nowy mieczek się szykuje. Patrzcie, ile tego wypada. Ale super. Wow, nowy mieczek się szykuje. Pięknie. Bo tutaj, o, to w ten sposób się zdobyłem ten pierwszy mieczyk. Ale ten jest dużo bardziej kozacki. Jeszcze jakbym go potirował do góry, to by było w ogóle cudnie. Więc trzeba zdobyć te wszystkie części. Szczególnie, że one bardzo rzadko mi wypadały do tej pory. No a jak tutaj, skoro w tym miejscu lecą szybciej, no to trzeba to zrobić. A nie zajmuje to dużo czasu, bo jak widzicie, jestem koksem. Już w tym momencie. No to już przestały wypadać tak sympatycznie. Mhm. Już nagle przestały wypadać. O! No, Jezu, ja tu jeszcze się nie łapię do końca jak... Sej, po prostu zwykły sej. O! O, skróty klawiszowe na 100% są na to jakieś. Ale tak czy siak... Dobra. Próbuję sobie pozbierać, mówię... Jak zaraz nie zaczną lecieć szybciej, to... A widzę, że nie zaczną lecieć szybciej. O, ale za to tir pierwszy mi poleciał. A one się zawsze przydają do tirowania. No dobra, to trudno się mówi. Trzeba lecieć dalej. Tylko gdzie to jest tutaj... Go to the place where secret agents manage to infiltrate. I co ja mam tu zrobić?
No jestem w tym place'ie. Czy ja, aha, możliwe, że ja to mam. Aha, tu jest ten Secret Agent, dobra. Spania, Sane Sensa sobie podniosę. Okej, okay, mamy zaliczonego questa. Destroy Vortex Shards in the one... gdzie są Vortex Shards? Chyba tam na górze. No kurde, tak fajnie zaczęły lecieć i teraz jest tak zwana dupa zimna. O, mam tego. Claimnę sobie rewarda. 4,7% to jest taki, jak ja mam w tym momencie założony, także... Dobra, biegniemy do tego questa głównego, czyli mamy zniszczyć Vortex Shardsy. A, tu są te Vortex Shardsy. Koleś, nie rzucaj się, bo umrzesz. Odpowiedzcie mi w komentarzach, proszę, czy da się tu... Co to jest? Ale to nie dla mnie. Czy da się tutaj zdobyć gildię sobie zrobić samemu? O tak, po prostu, znaczy, a pewnie się da, tylko podpowiedzcie mi w jaki sposób. Dla kogo to? Gunner! No dobra, no to zabieramy się za niszczenie tych szarców. Aha, ja się... Przerwie mi? Przerwie mi, wiedziałem. Dobra. No dawaj, 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 dawaj. Hey, I've got some healing elixirs waiting for you in Parcel Post. No to przecież ja mam tutaj dostęp do Parcel Posta. No i spoko. Dzięki. Co my tutaj mamy? Dobra, to ja to znam wszystko, to mi na razie niepotrzebne. To mnie interesuje, dlaczego ja mam jeden ten. A, Guild Request. A, ktoś mnie zaprosił. Czyli ja mogę sobie teoretycznie... Tutaj popatrzę sobie poza odcinkiem, jak to się robi, nie? O matko. Mój piesek zaświrował. O, patrzcie, kolejny relikt poleciał. To już piąty, czyli połowę mamy zaliczoną. Dobra. Cicho tam, piesu. Dobra, rozleciał się. Tok tu kamia. Aha, dobra, czyli już... już jednego rozwaliłem, teraz po prostu powtórzyłem. Spoko, z nich też relikty poleciały. Zobaczę tutaj dodatkowego. No już, cicho, piesku! No co za pieseł. Cyk, 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 cyk. Dobra, gdzie ona jest na mapie? Tutaj jest, na mapie. No to pojedziemy sobie do niej. Do Kami. Tu jest. Co, to jest ona? Czy w krzakach siedzi? W krzakach siedzi, no patrzcie, jaki tchórz. Clear the escape road by defeating Devon Bringard. No dobra. Czyli mamy pozabijać jakiś tam... O, arkanistów na przykład. No i zawsze sponią. Fajna rzecz, ten... piąty mój skill, który widzicie, to jest do zbierania agro. Czyli jeżeli ktoś, prawda, no jesteśmy w grupie jakieś, atakujemy, to wtedy można śmiało sobie... Zresztą zademonstruję wam. Jestem tutaj, krzyczę, agro mam na sobie. Wszyscy mnie atakują, rozumiecie? Przejmowanie agro, jeżeli jakiś DPS-or, typowy DPS-or przejmie agro, bo za dużo obrażeń zrobił. Fajna sprawa. Nawet bardzo. Chyba jakiś gości mamy. Bo, o, tier trzeci też się przyda. Szkoda, że na razie nie mam czego tirować, bo... Bo znowu przestały lecieć te relikty. A te relikty są naprawdę spoko. O, 18 level. No to wbijmy sobie. No tu można we wszystko, generalnie, jeżeli ma się pieniądze. To na danym levelu można naprawdę... O matko,
Patrzcie, ile nowych rzeczy mi doszło. O matko. A tutaj czekajcie, dwójeczka. Pod dwójeczką nic się nie wklepało. Ja to będę musiał potem potestować. Command your smoke aggressor to follow you. A ja mam smoke agresora jakiegoś? Zaraz, bo jak ja mam jakiegoś smoke agresora, to ja chcę o tym wiedzieć. Dobra. K. Który to jest smoke agresor? Smoke agresor 1. Ja go nie mam tutaj wklepanego. Smoke flanker. Summon a shadow to your position. Gdzie co, ja muszę parę rzeczy wyrzucić, z których nie korzystam. A tutaj mam też smoke agresor. Dobra, to potem to sobie zrobię. Na razie chciałbym zobaczyć tego smoke agresora. I chciałbym zobaczyć tego... fajny cios. Podoba mi się. Nie, no sponio. Podoba mi się. Jest to jakieś fajne rozwiązanko. Taka trochę asasynka z Diablo 2. No też przywoływała swoje życzenia. Dobyłam. Okidoki. Can be enchant master of wiem, że master of equipment can be, może być podniesiony na 12 tira. Niestety to, co mam na sobie, to nie jest masterwork. Patrzcie, zaraz pokończę wszystkie te wangardy. To są... Ja to nazywam misje dzienne, chociaż... Ciul wie, czy to o to chodzi. Czy to są misje dzienne. Talk to Kamia. Gdzie ta Kamia jest? Oj, kawał drogi stąd. No trudno, to lecimy sobie. Mana elixir swoje. Nie, naprawdę muszę tutaj posprzątać, słuchajcie, bo mam za dużo skilli i dziwnych rzeczy, które mi się do niczego kompletnie nie przydają. Na przykład ja z tej dwójki prawie w ogóle nie korzystam, więc będę musiał zrezygnować z tego. Ale to już mówię, po odcinku sobie na spokojnie przemyślę, sprawdzę, co tutaj... Czekaj, z tą chyba dawno nie walczyłem. Nie, niedawno z tą walczyłem. Ja miałem nadzieję, że jak z kimś dawno nie walczyłem, to mi wypadnie, wiecie, ta... No, F1. No schowaj te scyzoryki, ziomala. Dziękuję. Przypuszczalnie na to też jest jakaś komenda. Jakiś klawisz skrótu. O, sponio. Sporo nowych rzeczy dostaliśmy. Nie, tylko buty i tą. Pokaż nam je się tutaj. Buty i rękawiczki. To rękawiczki najpierw. A to do kompletu, że tak powiem. No i fajnie. Dobra, co my dalej mamy? Talk to Krumu. Gdzie jest Krumu teraz? A, Krumu jest niedaleko. Czyli będzie tutaj w tej wioseczce. Aha, ja mam z wami walczyć, żeby porozmawiać z Krumu. Sponio, tylko wyrzućcie mi te relikty. Nie chcą mi wyrzucać tych reliktów, no co za chamy i prosto. O, jest! Właśnie zacząłem na nich narzekać, a tutaj mi wypadł jeden. Bardzo lubię ten atak, taką szarżę, na którą narzekałem, że nie będę korzystał w ogóle. Dobra, podbieraj i teraz gadamy. I won't make it safe yourself, hurry. Talk to Krumu, no a to nie był Krumu? To nie była Krumu?
Dobra. Jeszcze raz zabijemy. Zawsze to troszeczkę expa więcej przyleci. Ale kurde, te relikty mnie nie chcą wypadać. Fajnie by było, bo tamten mieczyk wygląda na totalnie kozacki, który mam w ogóle poziom. 18 chyba, tak? 18 poziom. O, mamy jakąś cutscenkę, słuchajcie. Decanius was asking a high priestess for forgiveness. He said that his magic wasn't strong enough to corrupt the Fey Forest. The High Priestess said not to worry, that their next step would be even bigger. She ordered Decanius to keep attacking Arcania Province. Then they spotted me. I ran. Oops. But not fast enough. I can't go any farther. Tell the Primus that I tried. No kurde, no nie rób takich jaj w ogóle. Dobra. Co teraz mam znowu z Krumu porozmawiać przed chwilą? Co za uparty babsztyl. Zaraz. A bo to jest na 20 poziom. To jest na 20 poziom quest, dlatego mnie na razie nie wpuścił. O, kolejny relikt tam leży. To trzeba wbić najpierw pozioma, bo inaczej po prostu nas nie puści. Weapon crates? No dobra, a jak to otworzyć? Tego weapon crates'a. Dobra, najpierw was zabiję. Ten był silny nawet. O, kolejny relikt. To już ósmy. Co ja mam zrobić z tymi weapon crates'ami? Czy ja mogę je jakoś otworzyć? Chyba nie. Przypuszczam, że to jest część jakiegoś kolejnego questa. No dobra. Oni są tutaj w miarę silni. Pęteczka. Elo. Elo Rapinson. O, jest kolejny. Już dziewiąty. Jeszcze jeden, proszę. Ale by było pięknie. Hehe. Widzicie? Zaczęli grać ze mną, widzowie. I bardzo mnie to cieszy, bo to o to chodzi, żebyśmy sobie razem pograli. Szkoda, że już powolutku kończę odcinek. O, kolejnego jakiegoś... Dobra, już mam 19 poziom. Nagrywam. Pozdrawiam przy okazji. O, patrzcie, coś fajnego mi wypadło. Pierwszy raz z dropu mam coś fajnego. Bo zazwyczaj to z dropu tutaj było. Pozdrawiam od Goma Kaski YouTube. Tak, po prostu na czacie. Dajcie sobie. Okidoki. No i jeden relikt. Jeden relikt, błagam. Jeden, tylko jeden. Windowanie, farmienie jest spoko, ale... Ale bez przesady, nie aż tyle. Co tutaj w ogóle mi wypadło jeszcze? Attack modifier, a to mam to dokładnie to samo. Attack modifier. Attack modifier, o tutaj mam, zobaczcie, zamiast tego, dobra. Sponio. Spońko. No dawajcie, ostatni. Ostatni. I
Jeden jedyny. Taki maluśki. Tylko jeden. On mi każe usiąść, tylko dlaczego? A nie, to po prostu próbował wpisać komendę sit. Bo łamana sit self? Co to jest? Gdzie to się wpakowało? Nawet nie wiem. Teraz jak na złość nie wypadnie, wam mówię. To się tak nie skończy. Co mam pod F4? Co to jest? Command attack. Aha, to są komendy dla mojego Shadowa, właśnie. To muszę, mówię, muszę to rozkminić zupełnie na spokojnie i na poważnie poza odcinkiem. Jak tym Shadowem sterować i czy w ogóle jest warto go... Kurde, już widziałem w tym relik. Zutara. Zaraz ci odpowiem, jak wszystkich się zabijam. O tak, Whisper. Chętnie, ale właśnie kończę odcinek. Na następnym razem atakuj od razu. Zutaro. Kurde, no szkoda, naprawdę szkoda, bo chciałem wam pokazać, jak się tworzy ten te epickie przedmioty. No ale cóż, może następnym razem. Mam. W tym momencie mi wypadł. Dobra, to ja się gdzieś tutaj skitram na boczek. Acquire weapon. Confirm. Aha. Na 20 level albo wyższy, czyli tak czy siak muszę. Muszą wbić level. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Do wszystkich, którzy chcą ze mną zagrać, jak widzicie, gram to i gram sobie poza odcinkami. Trzymajcie się. Cześć.